Mówi się Jacek Sobola, witam Państwa. Jest poniedziałek, 2 marca 2029. Jesteśmy na żywo. (507) 964 253 507 964 253. Proszę otworzyć podręczniki, paginacja 67. I w ten sposób zaczniemy tam, gdzie skończyliśmy w czwartek. W czwartek skończyliśmy na telefonie od pana Mieczysława. Nie wiem, jak pan Mieczysław ma naprawdę na imię, dlatego że pan Mieczysław, jak dzwonił wcześniej, to występował jako Andrzej, potem był Franciszkiem z Nowej Soli, ostatnio jest panem Mieczysławem. Dlaczego o tym wspominam? Zaraz państwu wytłumaczę. Jak pan Andrzej Franciszek Mieczysław do mnie dzwonił i ze mną rozmawiał w państwa świadomej, trzeźwej obecności, to mówił na przykład takie rzeczy, że rząd Jana Olszewskiego upadł przez Jarosława Kaczyńskiego, bo Jarosław Kaczyński nie dogadał się wtedy z Leszkiem Moczulskim i z KPN-em, bo jakby się Jarosław Kaczyński wtedy z Leszkiem Moczulskim i z KPN-em dogadali, to by rząd Jana Olszewskiego nie upadł. Potem pan Andrzej Franciszek Mieczysław dzwonił i mówił, żeby PiS, żeby Prawo i Sprawiedliwość współpracowało ściśle z Konfederacją, bo to jest ten sam obóz, starałem się cytować, bo to jest ten sam obóz, im chodzi o to samo, więc najlepiej by było dla Polski, żeby PiS i Konfederacja razem współdziałały. Głęboko wierzę w to, że im nie chodzi o to samo, ale okej. Jak mawiał Lech Wałęsa, miała być demokracja, każdy mówi co chce. Moim zdaniem każdy ma prawo do takich poglądów i tyle. Moją rolą powinno być to, żeby jeśli ktoś już plecie takie androny i bzdury, to reagować i staram się to robić. Potem pan Andrzej Franciszek Mieczysław zadzwonił i mówił o Krzysztofie Bosaku, że to jest wielki patriota. No i tu właśnie zareagowałem, bo powiedziałem, że ja troszkę inaczej rozumiem ten patriotyzm, bo jak Krzysztof Bosak, który na przykład tutaj był gościem w telewizji Republika, opowiada takie rzeczy, że Konfederacja rozmawiała ze Sputnikiem, dlatego że trzeba rozmawiać z mediami zagranicznymi, no to Krzysztof Bosak jest albo idiotą, albo zdrajcą. Jedno nie wykrusza drugiego, ja to zostawiłem państwu do wyboru. Albo próbuje robić z nas kretynów, no z niektórymi się udaje. Później pan Franciszek, pan Andrzej, przepraszam, pan Andrzej Franciszek Mieczysław dzwonił i... Znaczy generalnie ten pan dzwoni i cały czas powtarza to samo, żebym ja nie cytował tamtych, żebym nie mówił, co tam w Agorze, co Gazeta Wyborcza napisała, co w TVN-ie i tak dalej. Bo to jest tak, proszę państwa, dlaczego ludzie chcą żyć w takich swoich bańkach informacyjnych? No przede wszystkim dlatego, że, i tu też nie odkrywam żadnej Ameryki, przede wszystkim dlatego, że tak ich irytuje i wkurza po ludzku ten rodzaj kłamstwa i manipulacji, jaka się tam wylewa cały czas. Nowe kłamstwa całą dobę, krótko mówiąc. Bardzo wiele ludzi tak reaguje, że nie włączaj tego TVN-u, wyłącz to i tak dalej. I to jest naturalne, normalne, tylko że takie życie w tej bańce do niczego dobrego nie prowadzi, bo o czym Małgorzata Kidawa-Błońska zwyczajnie, zdaje się, nie wie. Z badań wynika, że to właśnie wyborcy Platformy Obywatelskiej mają ten problem, że większość z nich ogląda TVN i tylko TVN i nic poza tym. Wyborcy PiS-u oglądają wszystko. Wspominam państwu o tym panu Andrzeju Franciszku Mieczysławie, ponieważ ja nie mieszkam w Warszawie. Mieszkam pod, więc dużo jeżdżę. W związku z czym to moje powiedzenie, że dezyderat, prośba, dajcie mnie do Orlenu, ja chcę do Orlenu, bo ja często tankuję, ja się na tym znam. Jest w pewnym sensie oczywiście metaforyczne, ale nie do końca, bo rzeczywiście jeżdżę na oparach. W czwartek po tym programie, na którym
skończyliśmy na telefonie, w którym skończyliśmy na telefonie z panem Mieczysławem. Podjechałem do takiej zaprzyjaźnionej stacji, której nie nazwę tak, jak się nazywa, żeby chłopaków nie wydać, bo oni tam w trakcie roboty oglądają telewizję, a nie powinni przecież. No więc podjechałem na ten CPN, się wywiązała taka dyskusja. Zdania były podzielone. Niektórzy z nich uważali, że na przykład taki pan to nie powinien być w tym programie obsługiwany. Powinno się go odrzucić i nie wpuszczać na antenę. Ja uważam, że nie. Ja uważam, że nie, dlatego że, proszę państwa, to jest nie fair, to jest nieuczciwe generalnie, co pan robi. Dlatego że ja nazywam się Jacek i jestem Jackiem w poniedziałek i nie jestem Jarkiem we wtorek, Jankiem w środę, tylko jestem Jackiem cały czas. Jak państwo dzwonią, też się przedstawiają. Myślę, że szczerze i uczciwie, tak jak to jest, tak jak każdy z państwa ma na imię. Pan się tak do końca fair i uczciwie z nami wszystkimi nie obchodzi. I to jest nie w porządku, tak, to prawda. Natomiast co do poglądów pana i co do tego, że panu się tak wydaje, że ten świat tak wygląda, no cóż, mnie pan nie przekona do tej Konfederacji. Ja wiem, że się teraz strasznie narażam, bo ona ma takich wyznawców zapiekłych, że oni nie przyjmują żadnych argumentów i są właśnie na te argumenty nieprzemakalni. Mnie pan do Konfederacji nie przekona. Być może sama Konfederacja do siebie kiedyś przekona, jak się zmieni. Tego nie wykluczam, wszystko jest możliwe. Ale niech pan próbuje oczywiście. Ja sobie myślę tak szczerze, poważnie, użyję tego samego argumentu, którego użyłem podczas tej wymiany zdań na tej stacji benzynowej. Jeżeli temu panu to przynosi jakąś ulgę i stanowi jakiś rodzaj terapii, teraz mówię całkiem serio, to ja nie mam prawa zachowywać się w ten sposób, żeby tutaj stosować taką cenzurę. Niech pan dzwoni. Ja państwu nie narzucam, nigdy tego nie robiłem i nie zamierzam zacząć. Z jaką sprawą państwo mają zadzwonić, z jakimi poglądami i tak dalej. Wydaje mi się, że przy tego typu tak zwanym kontaktowym formacie to dużo ciekawsze, choć być może trudniejsze, no na przykład dla mnie, jest pozostawienie tego marginesu swobody dosyć szerokiego i przyjmowanie państwa z dobrodziejstwem inwentarza. Pan Izydor z Warszawy, dobry wieczór, kłaniam się. Dobry wieczór, panie Jacku, dobry wieczór państwu. Niech pan spojrzy, panie Jacku, na zegarek, która jest godzina. Widzowie nie mogą się doczekać. Nie dość, że program się kilka minut opóźnia. Reżyser powinien tak skalkulować reklamy, żeby wilk był syty i stacja zarobiła pieniądze, a my, widzowie, żebyśmy jak najwięcej do pana i do stacji wykonali telefonów, bo nikt tak nie rozsławia stacji jak widzowie, wie pan. Żeby pan najmądrzejsze rzeczy mówił, to zawsze ja mówię jednemu, drugiemu, piątemu, dziesiątemu i widać po reklamach, że się oglądalność stacji mocno zwiększyła. A teraz do rzeczy. Proszę pana, pani Kitawa Błońska marzy o tym, żeby u nas wszechmocno zapanował wirus, koronawirus, bo wtedy jej szanse by o 100% tego wzrosły. Myślę, że tego, że ona chętnie by nawet mszę na tą intencję zamówiła. Pan Kosiniak-Kamysz, słynny z rozdania, teraz by rozdawał pieniądze każdemu na wszystko. Emerytom, rolnikom, ach, jaki on kochany jest. Nareszcie przedstawił swoją drugą żonę, bo był rozwodnikiem, jako pierwszą damę, kandydatkę na pierwszą damę. Myślę, że nic z tego nie wyjdzie. Chciałbym zaapelować do rolników czy z małych miasteczek telewizów, którzy chętnie by oddali na nie głos. Oddajcie na prezydenta Dudę, będzie spokój w kraju, cisza. Będziecie mieli gotóweczkę, tak jak ja niedługo dostanę i wielu innych. Dziękuję, pozdrawiam, do widzenia. Wszystkiego dobrego. To jest tak, że rozpoczęcie i zakończenie, mniej, ale rozpoczęcie tego programu jest kwestią dosyć ruchomą. Także najmocniej przepraszam, nie zawsze udaje się
zdążyć tak, żeby to było o stałej porze 20:25. No tak mniej więcej około. No, dzisiaj było troszkę później, jutro będzie pewnie lepiej i tak dalej. Jeśli można, bo ja mam taki film dla Państwa przygotowany, boję się go pokazać, szczerze mówiąc. Jeśli można, ja teraz nie będę mówił o tym, o czym pan wspominał, czyli o tych konwencjach, o małżonce pana Władysława Kosiniaka. Nawiążę do tego, o czym rozmawiała Katarzyna z redaktorem Sakiewiczem w punkcie o tych imigrantach. Ja dzisiaj znalazłem w sieci przerażający zupełnie film, naprawdę. Co robią ci imigranci z dziećmi, swoimi dziećmi, żeby dobrze wypaść przed kamerą? Proszę sobie wyobrazić, że oni dręczą te dzieciaki, żeby dzieciaki przed kamerą płakały rzewnie, rozdzierająco, żeby wzbudzały litość i tak dalej. Proszę wygonić dzieci sprzed telewizorów. Ja Państwu ten film teraz pokażę, zademonstruję. To się dzieje na tej granicy turecko-greckiej. Tak to wygląda. Przerażające. No i z tym dzieckiem biegną tam potem. Najpierw potrzymają nad tym ogniskiem i tak dalej, a potem biegną tam do tych kamer, żeby to wyglądało jak najbardziej właściwie. Jak informuje, proszę Państwa, BBC, w Grecji dzisiaj policja znowu musiała użyć gazu łzawiącego, żeby powstrzymać tamtych migrantów na granicy. Prasa niemiecka komentuje to, co się tam dzieje, w sposób następujący. Stuttgarter Zeitung przekonuje, że Unii Europejskiej pozostało finansowe porozumienie się z Ankarą. Z pragmatycznego punktu widzenia Unia Europejska może tylko wyciągnąć książeczkę czekową, by krótkoterminowo wykupić sobie wolność. To nie jest ładne, bo ujawnia fakt, że Zachód można szantażować, tak pisze Stuttgarter Zeitung. Z kolei Killer Nachrichten pisze, że od dawna można się było spodziewać, że prezydent Recep Erdogan zagra tą kartą uchodźców. Pakt z autokratami z Ankary od początku był igraniem z ogniem. Süddeutsche Zeitung pisze, że ruch Ankary nie przyczyni się do pokoju. Erdogan nie chce wpuścić do kraju setek tysięcy uchodźców, którzy gromadzą się przy granicy. To zrozumiałe. Turcja przyjęła już prawie 4 miliony Syryjczyków. Jeżeli natomiast Erdogan tych, którzy uciekli już do Turcji, mami tym, że mogą się przedostać dalej do Europy, nie przyczyni to się do pokoju. Pani Bożena jest z nami, tak? Kłaniam się, pani Bożena. Dobry wieczór. Tak, dobry wieczór. Słuchamy. Panie Jacku, ja chciałam się spytać o taką rzecz, bo kiedyś działał bardzo prężnie ten ruch kontroli wyborów. Czy pan wie, czy ten ruch będzie działał i będą pilnowane te wybory? Bo ja się bardzo boję, że ktoś będzie chciał zmanipulować. Z tego, co kojarzę, tam była jakaś wewnętrzna awantura. No i właśnie, ja też coś słyszę. I wydaje mi się, że to jest w tej chwili na takim etapie, że być może tak, ale jeszcze do końca nie wiadomo. O Jezu, żeby to się naprawdę jakoś zmobilizowali. Żeby się dogadali, tak, no bo to są sprawy ważne i ważniejsze. Zgadzam się z panią. I jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że wszyscy kandydaci ubiegający się o prezydenturę, to naszemu prezydentowi ludzie dopiętnie dorastają. Nie dorastają i w ogóle apel mam do ludzi. Pani Bożeno, a co pani jako kobieta? A co pani jako kobieta powie o pierwszej damie? O pierwszej damie uważam, że pani Agata Duda to jest kobieta, która wygląda zawsze jak milion dolarów. Uważam, że jest wytworna, zachowuje się godnie. Jest naprawdę, kobieto, warto tego tytułu pierwszej damy. Warto tego tytułu.
To jest właśnie, to jest dama. Jest ubrana zawsze stosownie do sytuacji, do okazji i naprawdę zachowuje się godnie. Ona nie musi polityki uprawiać. Ona przecież jest po to, żeby towarzyszyła mężowi i reprezentowała Polskę. A robi to naprawdę godnie, uważam. Bardzo mi się podoba. Zgadzam się. W ogóle para prezydencka jest nasza the best. Zgadzam się z panią, jeśli chodzi o ten opis pani Agaty, naszej pierwszej damy. Kłania się pani Bożena, wszystkiego dobrego. W najnowszym tygodniku Gazeta Polska, który będzie dostępny w środę, znajdą państwo tekst felieton Katarzyny Gujskiej na temat właśnie pierwszej damy. To mi się czasami zdarza. Zdarza się, że znajdę jakiś taki tekst, z którym zgadzam się do tego stopnia, że przecinka bym w tym nie zmienił. Katarzyna Gujska pisze tam między innymi tak. Jeśli żona lidera ludowców czerpie wiedzę o działaniach pani Agaty Kornhauser-Dudy z kolorowych magazynów, to rzeczywiście może jej się zdawać, że pierwsza dama nic nie robi. Zawołaniem „Chodź tygrysie, scena jest twoja”, żona lidera PSL nie skradła show, lecz skradła mężowi powagę, która cokolwiek by mówić, szczególnie w walce o najwyższy urząd w państwie, jest potrzebna. Tak jak Koziej od czasu oglądania japońskiego parlamentu zawsze będzie szogunem, tak Kosiniak-Kamysz tygrysem. I to na pewno nie wyjdzie mu na dobre. Ale poza groteskową ustawką z drapieżnikiem w roli głównej, debiutująca w Polityce wybranka szefa ludowców starała się zaprezentować jako osoba odważna i niezależna, która jako pierwsza dama chciałaby krzyczeć o prawach kobiet. W tym kontekście zaatakowała panią Agatę Kornhauser-Dudę, bo jej zdaniem nie wypowiada się publicznie, czyli nie ma własnego zdania. Warto gwałtownie rzuconej na szerokie wody pani Kosiniakowej wyjaśnić, że gdy wypowiada się o niezależności kobiet, to powinna przede wszystkim respektować prawo do indywidualnych wyborów, a nie sugerować, że taki czy inny sposób aktywności publicznej jest efektem jakiegoś stłamszenia. Dzisiejsza pierwsza dama pełni tę funkcję tak, jak uznała to za stosowne i ma do tego prawo. Nawet więcej, styl jej aktywności świadczy przede wszystkim o indywidualizmie. Proszę sobie przeczytać ten felieton. Ja państwu całości nie zacytuję. A od siebie mogę tylko dodać, że miałem ten wyjątkowy przywilej, zaszczyt i przyjemność wielką zobaczyć ogromną pracę, jaką wykonuje pani Agata Kornhauser-Duda, nasza pierwsza dama, pani prezydentowa z bliska. I jestem pod wielkim, ogromnym wrażeniem tego, co zobaczyłem. To jest tak, że rzadko kiedy mamy okazję pochwalić się tak wielkim skarbem narodowym. Ja teraz nie przesadzam naprawdę, bo to jest połączenie klasy, inteligencji, takiej rasy, która nie jest dla wszystkich dostępna. A to, że pani Agata Kornhauser-Duda, nie celebryci, to jest jej ogromna zaleta, a nie wada. Przepraszam, najmocniej imienia nie dosłyszałem. Pan Kazimierz z Warszawy. Kłaniam się, dobry wieczór. Dzień dobry, panie Jacku. Ja cenię pana jako dziennikarza tego nurtu patriotycznego, że pan zawsze... I pamiętam jeszcze, jak pan tylko na portalu Niezależna był i wtedy pana zawsze słuchałem. I bardzo pana proszę o ustosunkowanie się do takich dwóch spraw, bo nie chodzi tylko o to, żeby pan podziękował mi za wypowiedź, ale żeby pan jest człowiekiem medialnym i pan może dużo wnieść inicjatywy. Bo nie chodzi o taką sprawę jak to, że zarzuty są w sprawie tego dodatku 500+, że to jest demoralizacja, że to jest zniechęcanie kobiet do pracy, że to jest rzekomo, proszę pana, no, niewłaściwa sprawa. A przecież, panie Jacku, tu chodzi o przypomnienie, że przecież dodatek ten to nie jest wymysłem polskiego rządu, że kraje o wysokim dobrobycie Europy Zachodniej ten dodatek prodemograficzny wprowadziły. I dziennikarze powinni to nagłaśniać właśnie, że to nie jest wymysł polskiego rządu. Druga sprawa, którą chcę poruszyć krótko, to jest sprawa dekomunizacji. Panie Jacku, przecież
przecież pan wie, że wszystkie zbrodnie systemu komunistycznego były inspirowane przez PZPR i z jego nadania i z akceptacji. Więc dlaczego nie może wyjść ustawa dekomunizacyjna, gdzie PZPR będzie określone jako partia zbrodnicza i z mocy tej ustawy wszyscy czołowi wyżsi funkcjonariusze tej zbrodniczej organizacji będą pozbawieni działalności politycznej, a teraz są oni niestety forsowani na wysokie stanowiska w Unii Europejskiej. Dziękuję, pozdrawiam. Kłaniam się, pozdrawiam serdecznie, panie Kazimierzu, dziękuję za miłe słowa, za pamięć. Z tym programem, oczywiście, że tak jest. Ten program, gdyby u nas wprowadzić tak jak to powinno być, to nie doszłoby do wielu nieszczęść. Myślę, że ten obszar biedy byłby zdecydowanie mniejszy i całe szczęście, że jest taki program i tak dalej. I szkoda słów na to. To jest tak, że my już wiele razy rozmawialiśmy o tym. No, tam ta pogarda z tamtej strony wylewająca się wobec tego narodu jest tak wielka. Oni oglądają tę Polskę tak naprawdę zza szyb samochodu. Żyją w tym księstwie Monako, bo tutaj akurat Kukiz ma rację w tym opisie. Rzeczywiście to jest tak, że ta Warszawa i okolice to jest takie swego rodzaju księstwo Monako. Nie mają pojęcia o tym, na czym polega prawdziwe życie i nie zdają sobie sprawy z tego, jaką ma wartość to 500+ dla ludzi. A co do dekomunizacji, szanowny, drogi panie Kazimierzu, odkąd tylko miałem szansę, żeby publicznie cokolwiek mówić na ten temat, zawsze mówiłem, że jest niezbędna, konieczna dekomunizacja. Co do lustracji, no, można by dyskutować, jak to zrobić i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o dekomunizację, tutaj nie ma pola do dyskusji. Proszę państwa, ja się chciałem na koniec, 30 sekund zostało, podzielić wstrząsającą informacją na temat Japonii. Na pewno państwo kojarzą to, że Polska miała być drugą Japonią. Proszę sobie wyobrazić, że przez koronawirusa z japońskich sklepów zniknęły nie tylko tradycyjne środki do dezynfekcji, ale również tak zwana polska wódka, bo oni tak określają spirytus. Z uwagi na dużą zawartość alkoholu jest on używany w Japonii nie tylko w celach spożywczych, a ze względu na ten rozprzestrzeniający się koronawirus wyszedł im ze sklepów. Czyli wódka to samo zdrowie. Zawsze to podejrzewałem, bo jest tak niedobre takie lekarstwo, prawda? Kłaniam się, pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia, do jutra.